Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam Świadectwo Ewangelii o Jezusie Chrystusie jako Synu Bożym, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 20 maja 1987 roku. Cykl kateches o Jezusie Chrystusie przybliżył się stopniowo do swego centrum. Od początku cykl ten pozostaje w związku z tym artykułem symbolu, w którym wyznajemy: Wierzę w Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego. Dotychczasowe katechezy do tej centralnej prawdy o Chrystusie przygotowywały nas, ukazując nade wszystko mesjański charakter Jezusa z Nazaretu. Obietnica Mesjasza, która obecna w całym objawieniu Starego Przymierza, jako główna treść oczekiwań Izraela, znajduje wypełnienie w tym, który sam siebie zwykł był nazywać synem człowieczym w świetle czynów i słów Jezusa z Nazaretu staje się coraz bardziej jasne. Że jest on równocześnie prawdziwym synem Bożym. Była to prawda ogromnie trudna do przyjęcia dla umysłowości ugruntowanej w ścisłym monoteizmie religijnym, a taką była umysłowość współczesnych Jezusowi Izraelitów. Nasze katechezy o Jezusie Chrystusie wchodzą obecnie w ścisłą orbitę tej prawdy, która wyznacza zasadniczą nowość Ewangelii i stanowi. O całkowitej oryginalności chrześcijaństwa, jako religii opartej na wierze w Syna Bożego, który dla nas stał się człowiekiem. Symbole wiary koncentrują się przede wszystkim na tej prawdzie o Jezusie Chrystusie. W symbolu apostolskim wyznajemy wierze w Boga Ojca Wszechmogącego. I w Jezusa Chrystusa Syna Jego jedynego, jednorodzonego. Z kolei zaś skład apostolski uwydatnia, że synem jednorodzonym ojca jest tenże Jezus Chrystus, jako syn człowieczy, który się począł z ducha świętego, narodził się z Maryi Dziewicy. Symbol nicejsko-konstantynopolitański wyraża to samo w nieco innych słowach, który dla nas i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą ducha świętego, przejął ciało z Maryi Dziewicy. Łacińskie Incarnatus Est stał się człowiekiem. Przed tym jednak tenże symbol o wiele szerzej ujmuje samą prawdę o synostwie Bożym Jezusa Chrystusa, Syna człowieczego. Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Te ostatnie słowa jeszcze bardziej uwydatniają jedność w bóstwie Syna z Ojcem, który jest stworzycielem nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Symbole wyrażają wiary Kościoła w sposób zwięzły, ale właśnie z uwagi na swoją zwięzłość zawierają prawdy najistotniejsze. Te, które konstytuują jakby sam rdzeni wiary chrześcijańskiej, pełnie i zenit samoobjawienia się Boga. Wedle wyrażenia autora listu do Hebrajczyków, Bóg wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał, przez proroków, a na koniec przemówił do ludzkości, przez syna. Trudno nie uznać w tym autentycznej pełni samoobjawienia. Bóg nie tylko mówi o sobie przez ludzi powołanych, aby przemawiali w Jego imieniu. W Jezusie Chrystusie przemawiając przez syna, Bóg sam staje się bezpośrednim podmiotem słowa objawiającego. Mówi więc samo sobie. Jego słowo zawiera w sobie samo objawienie się Boga, samo objawienie w ścisłym i bezpośrednim znaczeniu. Samo objawienie się Boga w tym znaczeniu stanowi całkowitą nowość i oryginalność Ewangelii. Wyznając wiarę słowami symbolów, zarówno apostolskiego. Jak z kolei nicejsko-konstantynopolitańskiego, Kościół w całej pełni czerpie z ewangelicznego świadectwa, docierając do jego istotnej głębi. W świetle tego świadectwa wyznaje i świadczy o Jezusie Chrystusie jako Synu, który jest współistotny Ojcu. Nazwa Syn Boży mogła być i była używana w znaczeniu także szerszym, jak o tym świadczą niektóre teksty Starego Testamentu na przykład Księga Mądrości, Mądrość Syracha, Psalm 83, a jeszcze wyraźniej Druga Księga Samuela, Psalm 2, Psalm 110. Nowy Testament, a w szczególności Ewangelie mówią o Jezusie Chrystusie jako o Synu Bożym w znaczeniu ścisłym i właściwym. Jest on zrodzony, a nie stworzony. Jest współistotny Ojcu. Skoncentrujemy się teraz na tej właśnie centralnej prawdzie wiary chrześcijańskiej. Pod tym kątem postaramy się przeanalizować świadectwo Ewangelii. Jest to świadectwo Syna o Ojcu, w którym równocześnie Syn świadczy o właściwym sobie i tylko sobie, w synostwie w stosunku do tego Ojca. Jakże znamienne są słowa. Nikt nie zna Ojca tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce objawić. Ale też Syna nikt nie zna, tylko Ojciec. I to On jest tym, który objawia Syna. Warto zaznaczyć, że w tym samym kontekście Jezus mówi: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. A słowa te wypowiada Jezus, jak zaznacza ewangelista, w szczególnym uniesieniu serca, rozradowawszy się w Duchu Świętym. Prawda o Jezusie Chrystusie Synu Bożym należy do samej istoty objawienia Trinitarnego. W niej i poprzez nią Bóg objawia siebie jako jedność niezgłębionej Trójcy: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tak więc ostateczne źródło tego świadectwa, które Ewangelie i cały Nowy Testament dają o Jezusie Chrystusie jako Synu Bożym, stanowi sam Ojciec, Ojciec poznający Syna i siebie w Synu. Jezus, objawiając Ojca, przybliża nam to poznanie, jakie Ojciec ma o sobie samym, w swoim odwiecznym, jednorodzonym Synu. Przez to odwieczne synostwo Bóg odwiecznie jest Ojcem. W duchu prawdziwej wiary i radości, pełni podziwu i wzruszenia, wyznajemy słowami Jezusa. Wszystko przekazał Ci Ojciec, Jezus Synu Boży, i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i Ten, komu Ty, syn, zechcesz objawić. Dochodzimy teraz w cyklu naszych kateches o Jezusie Chrystusie do tego, co jest centralną tajemnicą wiary i prawdą wiary o Nim. Chrystus, który sam siebie nazywał najczęściej Synem Człowieczym, bo był człowiekiem, jest prawdziwym Synem Bożym. Tak jak to wyznajemy w składzie apostolskim a jeszcze pełniej wyznajemy wemszy świętej w słowach soboru w Nicei i Konstantynopolu. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. I to jest właśnie centrum objawienia chrześcijańskiego, centrum Nowego Testamentu. Jest to równocześnie objawienie Boga jako Ojca przez Syna, i objawienie Syna w Jezusie Chrystusie jako prawdziwego Boga. Bóg Ojciec i Bóg Syn. Wspaniałe słowa z Ewangelii świętego Mateusza, wypowiedziane przez Chrystusa samego, gdy rozradował się w Duchu Świętym. Uwielbiam Ciebie, Ojcze Panie nieba i ziemi, i żeś te rzeczy ukrył przed wielkimi, mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je maluczkim. Nikt nie zna Syna tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca tylko Syn i komu Syn zechce objawić. Przez wiarę uczestniczymy w tym objawieniu, które pochodzi od Syna i które pochodzi od Ojca w Synu. Uczestniczymy więc w tym poznaniu, w którym Bóg sam siebie poznaje. Jest to samo objawienie się Boga. U początku tych naszych rozważań, tych kateches poświęconych Chrystusowi Panu jako Synowi Bożemu, Oddajemy najgłębszą cześć tajemnicy Bożej, która jest w Nim, tak jak uczynił Piotr w pobliżu Cezarei Filipowej. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Pozdrawiam wszystkich, całą naszą Ojczyznę, a także Polaków na emigracji. adveniat regnum tuum fiat voluntas tua si cur in cielo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis de vita nostra si cur in no nostrum vitimum Dei vittori nostri, et ne lo sinduca, in tentazione, sed libera